Hej, w tym materiale do DaVinci Resolve pokażę Ci, jak możesz zrobić sobie efekt wielu ekranów. Czyli masz nagranych 15-20 osób i chcesz, aby one były na ekranie w jednym momencie. Jak to zrobić? Zapraszam do oglądania. Ok, jesteśmy w programie. Widzieliście przed chwilą, jaki efekt chcemy osiągnąć. Czyli mamy w moim przypadku 6 ekranów, jakieś tło, fajna ramka. No wygląda jak dużo roboty i pewnie nie możemy tego zrobić. Powiem Wam, że nawet jak nie umiecie nic kompletnie prawie w DaVinci, tylko wrócić materiał na oś czasu, to jesteście w stanie to wykonać bardzo szybko i bardzo prosto za pomocą nowego efektu, który doszedł właśnie do wersji numer 17. Stwórzmy sobie nową oś czasu, więc Create New Timeline i nazwę to sobie Tutorial. Na samym początku chcemy właśnie sobie zrobić, aby nasz timeline miał już ilość tracków wideo, która będzie nam potrzebna. Ja mam w moim przypadku 6 osób, więc potrzebuję 7 tracków wideo, dlatego że na jednym tracku będę miał swój background, więc daję sobie 7 tracków wideo. Jeśli wasze osoby mają także ścieżkę dźwiękową, to sobie wpisujecie tutaj także ilość właśnie ścieżek dźwiękowych, których potrzebujecie. Na przykład w moim wypadku bym potrzebował również, nie wiem, 6 albo 7. 6 jeśli tylko będzie jej głos, 7 jeśli jakiś objęcik będzie w tle. Klikam sobie Create i możemy zaczynać naszą pracę. Co robimy na samym początku? Ja sobie tutaj obniżę ten widok, abyście wszystko fajnie widzieli. Na samym początku wrzucam nasz background, który musi być na samej górze, gdyż on będzie stanowił podstawę naszego efektu. Tak naprawdę to w nim będą boksy wycinane, a nie one będą nakładane na niego. Brzmi trochę jak na opak robione, ale zobaczmy. Przytnę sobie do 5 sekund, aby to nie trwało za dużo. I wrzucę sobie wideo 1, na przykład nie wiem, wideo 3, wideo 2, wideo 5, wideo 4 oraz wrzucę sobie wideo 6. Te oba filmy sobie przytnę trochę na początku, aby właśnie na początku nic za bardzo nie było takiego, nie wiem, witania się czy czegoś. No i końcówkę sobie przytnę oczywiście na końcu mojego backgroundu, no, przyzwyczajenia z premierki cały czas. Mamy nasz background i mamy nasze filmy, które są na osobnych trackach. Czyli każdy film ma swój osobny track wideo. Teraz, aby zrobić sobie ten kolaż, musimy sobie z efektów wybrać sobie właśnie efekt, który nazywa się wideo kolaż. Wybieramy to i wrzucamy na nasz background. Tak naprawdę prawie już mamy gotowy efekt. Zobaczmy sobie, na czym on polega. W efektach, jak sobie mają zaznaczony background, przejdziemy w efekty, w OpenFX widzimy ten efekt, który użyliśmy. Na samym początku wybieramy workflow. Czy jest to na przykład jedno pojedyncze pole, czyli jeśli byśmy robili pola osobno i kolejno wrzucali te efekty, to możemy tak zrobić, ale my chcemy wiele ekranów zrobić sobie jakby w szybki sposób, to możemy sobie stworzyć background i on w tym momencie będzie nam wycinał w naszym backgroundzie nasze pola. Preview layout możemy sobie podejrzeć bez jakby widoku dolnych warstw, co jest obejmowane, bądź który kwadracik jest aktualnie aktywny. Mamy globals, mamy kolumny. Ja w moim przypadku 6 filmów, więc potrzebuję 2 kolumny i 3 rzędy. Na przykład taki efekt mogę mieć. Mogę mieć 3 kolumny, 2 rzędy. Możemy tak się przeklikiwać. Max w tym efekcie, z tego co widzę, to jest po prostu 25 osób, więc więcej niż 25 osób za jednym razem nie dodacie. Oczywiście możecie sobie kombinować z tym efektem i jakoś to ominąć. Więc w moim przypadku 3 kolumny i 2 rzędy. Mam już pola na ekranie gotowe. Co mamy oprócz tego do wyboru? Mamy jakby pozycjonowanie horyzontalne, wertykalne. Polega na tym, że jakby rozróżniamy położenie tych obiektów, czyli możemy sobie góra, dół inaczej je ustawić, albo wertykalnie zrobić sobie takie schodki, jeśli byśmy chcieli takiego efektu. Ja nie chcę. Dalej mamy rounding, czyli możemy sobie ustawić bardzo ostre krawędzie, albo zaokrąglone do aż do samego koła. Ja chcę takie zaokrąglone krawędzie w moim przypadku będą ok. Dalej mamy margines, czyli tutaj już sterujemy właśnie, jak nasze ekrany jakby korespondują z naszym obszarem roboczym. Czyli możemy sobie margines zwiększyć albo zmniejszyć. Ja sobie go trochę zwiększę, dzięki temu też materiały filmowe będą delikatnie większe.
Mamy top button, tu też możemy sobie to powiększyć, aby one były większe. Ja jednak chcę, aby one były właśnie bardziej w proporcji 16:9, więc sobie tak na oko zostawię w tym miejscu. Możemy sobie przesunąć horyzontalnie czy wertykalnie, czyli możemy sobie ustawić w innym miejscu i góra, dół. Dzięki temu nam się przesuwają wszystkie, a nie osobne ekrany. No i tak, że to nie wpływa na ich kształt. Jak tu widzicie, zmieniamy kształt, a tutaj zmieniamy ich dokładną pozycję. Dalej mamy spacing, czyli odległości między ekranami. Możemy je zwiększyć, tylko no to już wpływa na jakby rozmiar tych ekranów, bo no skądś musi brać to miejsce. Więc mamy takie opcje. Mamy synchronizację klatek kluczowych, jeśli byśmy chcieli animować, i global blend. Na razie tego nie potrzebujemy. Zanim przejdziemy do edycji pojedynczych kwadratów, jak możemy sobie te ekrany zrobić tak, aby te nagrania były w tych ekranach? Bardzo prosto. Łapiemy sobie pierwsze nagranie, zaznaczamy sobie w lewym rogu właśnie opcję możliwość transformacji, no i skalujemy sobie obraz mniejszy, dopasowujemy sobie do pola jak chcemy. Widzimy, że on wchodzi trochę na pole z prawej strony czy dolne, to za pomocą efektu cropping, crop right. Obcinamy, crop bottom, obcinamy, już nam nic nie wchodzi. Wideo 3, znowu sobie zmniejszamy, dopasowujemy do tego ekranu, możemy sobie powiększyć. Mimo że on z lewej nam wychodzi, tego nie widzimy, bo on jest przykryty przez wideo 1, a tutaj trójeczkę możemy sobie crop right zrobić i już jest wszystko ok. To trochę sobie ustawić. Wideo 3, znowu obniżamy. Wklejamy do tego kadru, jest ok. Wideo 5 zmniejszamy, wklejamy sobie do następnego kadru. Trochę muszę to powiększyć, mniej więcej coś takiego. Crop right, usuwamy. Wideo 4, jak widzicie, robi to się naprawdę szybko i nie musimy tutaj stosować jakichś masek samoręcznie robionych czy jakichś innych właśnie cudów. I to narzędzie jest bardzo właśnie przyjazne dla osób, które miały bardzo małą styczność z programami montażowymi i mogą sobie po prostu wrzucić i to mieć. Tak naprawdę nie ma tej za jakiejś tam większej filozofii. Jak widzicie, mamy już ekrany wrzucone, więc teoretycznie jakbyśmy nic więcej nie potrzebowali, to już mamy efekt gotowy. Ale możemy jeszcze edytować ich wygląd i to nawet osobno. Jak sobie wybierzemy tiles, czyli pola, możemy sobie wybrać pole, które aktualnie chcemy edytować. Ja chcę edytować na razie, na przykład, nie wiem, pole pierwsze i mogę sobie je wyłączyć. Mogę przejść na pole na przykład czwarte i je również wyłączyć. Mogę sobie je znowu przywrócić. Te wszystkie rzeczy możemy oczywiście za pomocą klatek kluczowych animować, więc mamy taką możliwość. Jeśli bardziej znacie ten program, to możecie sobie właśnie wykorzystywać te przełączanie się między polami do animacji. My chcemy jednak zmienić sobie wygląd, znaczy ja chcę sobie zmienić wygląd, więc na samym początku mam custom size shape, czyli jakby taki osobny wygląd jakby danego pola. Ja chcę sobie edytować te pole, aby ono wyglądało mniej więcej jak prowadzący, więc running sobie zaokrąglę i na przykład skalą mogę sobie je trochę zwiększyć albo zmniejszyć, jak mi jest wygodniej. Również mogę się znowu przeklikać szybko do tego nagrania i przenieść tak, aby mi pasowało do tego, jak sobie to wyglądało. Background wracam, efekty znowu, custom size sobie ustawiłem, chcę, aby tak to wyglądało. Teraz mam coś takiego jak tiles time, czyli mogę edytować wygląd, czyli mogę sobie border zwiększyć, jak widzicie, do wszystkiego. Jednak jak odznaczę apply to all, to mi wtedy się tylko wpłynie mi tylko na pierwsze pole. Ja jednak wygląd tego kółka chcę taki sam. Wybiorę sobie tylko kolor biały i możemy sobie albo do środka je ustawić, albo na zewnątrz. Więc jeśli nie chcemy tracić jakiegoś tam pola, to możemy sobie obrys taki właśnie delikatny ustawić za pomocą tile border. Ja tu sobie dałem 15 setnych. Dalej mamy opcję drop shadow, tak samo apply to all, czyli do wszystkich, albo odznaczamy i edytujemy do pojedynczych pol. Ja w tym przypadku strength sobie zwiększę, distance sobie zmniejszę, aby tylko taki delikatny cień był pod moim nagraniem. Koloru nie zmieniam, blur aktualnie dla mnie satysfakcjonujący, nie muszę mieć nic więcej.
Mamy także opcję automatycznej animacji, więc to już nas totalnie rozleniwia. Jak pójdziemy sobie na początek, zobaczymy, że nam nic się nie jakby animuje. Możemy natomiast wybrać na przykład animacja intra i wybrać sobie opcję na przykład fly. Klikamy sobie i mamy wjazd z prawej strony. Mamy opcję shrink, czyli mamy opcję skalowania. I nam teraz te ekrany się skalują. Możemy sobie wybrać, czy na przykład skaluje się na wysokość, szerokość, czyli możemy mieć totalnie inny efekt, jak teraz widzicie. Czyli teraz nam jakby tak się rozwijają. Mamy tu naprawdę dobrowolną, jakby wolną rękę. Możemy intro, outro albo sobie manualnie właśnie ustawić te kratki kluczowe jak chcemy. Również mamy możliwość odznaczenia edycji wszystkich i możemy edytować je kolejno. Jednak rozumiem, że jakby nie jest to rzecz, która na pewno jakby jest na pierwszym miejscu waszej potrzeby. Bardziej chodziło właśnie, aby stworzyć sobie taki wygląd. Z tych animacji tylko jeszcze zaznaczę, że jak sobie wybierzemy na przykład, nie wiem, intro only, wybierzemy sobie rotate czy fade. Możemy sobie wybrać jego długość trwania. Shrink sobie wybiera jednak, powiem wam. Długość na przykład, nie wiem, na 15. Dzięki temu teraz ta animacja będzie trwała dokładnie 15 sekund. Widzimy teraz tą animację, a w easing and blur mamy sobie możliwość jej wygładzenia, czyli możemy sobie zrobić, aby ta animacja była bardziej gładka. Możemy sobie właśnie easy amount i możemy sobie także ustawić motion blur. Dzięki temu, jak to widzicie, mamy przy rozwijaniu się tego, mamy taki blur, który dla oka jest bardziej przyjazny, jeśli byśmy chcieli sobie właśnie ten blur zostawić. Ja w moim przypadku nie chcę ani animacji, ani blura, więc wracam do domyślnych ustawień. Global Blend to jest to samo, mogę wrócić do Globals i tak naprawdę efekt mój wielu ekranów jest gotowy. Mogę wejść do zakładki Deliver i sobie go wyeksportować. Więc jak widzicie, narzędzie jest bardzo proste i przystosowane właśnie do osób, które nie muszą znać jakby wielu tutaj narzędzi. No może do momentu, jeśli będą chcieli już animować, ale nawet wtedy mają już nawet automatyczne właśnie, jak widzieliście, narzędzia w tym oknie. Także to było na tyle. Mam nadzieję, że już wiecie, jak zrobić sobie efekt wielu ekranów. Jak macie jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i co? Trzymajcie się. Cześć!